Ziemia może być u progu ogromnej zmiany. Naukowcy odkryli, że co 200 milionów lat na naszą planetę zaczynają padać komety. Ten deszcz komet zmienia wygląd naszej planety, przekształca kontynenty i zwiększa aktywność geologiczną. Jesteśmy w 20 cyklu, co oznacza, że wkrótce nadejdą nowe przemiany. Dlaczego Ziemia ma aktywną tektonikę płyt i kontynenty w przeciwieństwie do jakiejkolwiek innej planety? Aby dowiedzieć się prawdy, geolodzy postanowili sprawdzić kryształy cyrkonu. Często można je znaleźć w skałach. Są one bardzo wytrzymałe i mogą przetrwać szalone procesy geologiczne, które mogłyby zniszczyć większość innych minerałów. Możemy ich użyć, aby dowiedzieć się, jak stare są ich skały. Kryształy te zawierają pewną ilość uranu, który z czasem rozpada się na ołów. Mierząc, ile uranu rozpadło się w krysztale i ile go pozostało, można określić wiek minerału. Możemy więc użyć tej sztuczki, aby dowiedzieć się wiele o skorupie ziemskiej i jej historii. Niedawno geolodzy sprawdzili kryształy cyrkonu z dwóch najstarszych kontynentów i regionów Ziemi. Kratonu północnoamerykańskiego na Grenlandii i kratonu Pilbara w Australii Zachodniej. Okazało się, że skały z tych kontynentów mogą powiedzieć nam, co stało się z naszą planetą podczas archaiku od 2,8 do 3,8 miliarda lat temu. To była szalona era dla naszej planety. Wtedy magma, bogata w pierwiastki, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, przebiła powierzchnię i wybuchła po raz pierwszy. To wydarzenie na zawsze zmieniło wygląd Ziemi. A kiedy naukowcy je zbadali, zauważyli coś jeszcze. Wygląda na to, że istnieje cykl, w którym co 200 milionów lat Ziemia z jakiegoś powodu zaczyna tworzyć nową skorupę kontynentalną. Kiedy badali to dalej, nagle zdali sobie sprawę, że może to być spowodowane przez naszą galaktykę. Nasz Układ Słoneczny znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej. Właśnie tutaj, w ramieniu Oriona. Ramię to miejsce, w którym znajdują się tony gwiazd, gazu i pyłu. W Drodze Mlecznej jest ich wiele, większych i mniejszych, które rozciągają się i wiją zewnątrz, sprawiając, że galaktyki wyglądają jak spirale. Znajdujemy się w mniejszym ramieniu, około 27 tysięcy lat świetlnych od serca Drogi Mlecznej, przerażającej czarnej dziury zwanej Sagittarius A. Ale nasz Układ Słoneczny nie pozostaje w jednym miejscu. Porusza się z zawrotną prędkością 241 km na sekundę. To jak okrążenie Ziemi 22 razy w ciągu godziny. Podobnie jak planety poruszają się wokół Słońca, Układ Słoneczny obraca się wokół centrum naszej galaktyki. Ten okres orbitalny nazywany jest rokiem galaktycznym. Obiekty znajdujące się bliżej Sagittarius A poruszają się szybciej, ale duże ramiona, te które znajdują się dalej od nas, są znacznie wolniejsze. Poruszają się z prędkością około 209 km na sekundę. To zaledwie 19 obiegów wokół równika w ciągu godziny. Z powodu tej różnicy Układ Słoneczny porusza się w pewnym sensie do i z ramion spiralnych galaktyki. To tak jak wtedy, gdy kibice robią fale na stadionie. Pozostawia to ślad zarówno na Układzie Słonecznym, jak i na naszej planecie. Wokół naszego Układu Słonecznego znajduje się rozległy, odległy region zwany obłokiem Oorta. Jest on oddalony od Słońca o około 7,4 biliona kilometrów. To jak podróż 50 tysięcy razy do Słońca i z powrotem. Obłok Oorta jest wypełniony kometami. Możesz o tym nie wiedzieć, ale są one dla nas o wiele bardziej niebezpieczne niż zwykłe asteroidy. Asteroidy mają różne rozmiary i zazwyczaj są po prostu skałami z domieszką metali. Nie mają wokół siebie świecącego gazu. Po prostu krążą wokół Słońca w głównym pasie asteroid, gdzieś pomiędzy Marsem a Jowiszem. A jeśli wszechmocny Jowisz ze swoją szaloną grawitacją ich nie powstrzyma, czasami spadają na nas, powodując spustoszenie tu i tam. Kometa to mały obiekt zbudowany głównie z lodu i skał. Kiedy zbliża się do Słońca, nagrzewa się i uwalnia pył i gaz. Tworzy to wokół niej świecącą chmurę, zwaną komą. To właśnie widzimy jako ogon, gdy kometa się porusza. Konsekwencje jej uderzenia są znacznie bardziej ekstremalne. Kiedy kończymy jeden rok galaktyczny, lodowe obiekty z obłoku Oorta są spychane w kierunku wszystkich naszych planet. A kiedy wchodzimy w duże, spiralne ramiona naszej galaktyki, zaczyna się ulewa. Komety są znacznie szybsze niż asteroidy.
Kiedy uderzają w ziemię, pozostawiają po sobie ogromne kratery. Energia z tych uderzeń może stopić ogromne części skorupy ziemskiej i płaszcza. Stopiona skała unosi się następnie na powierzchnię. Gdy ostygnie, zestala się i tworzy nową skorupę. Z biegiem czasu te małe kawałki skorupy mogą się łączyć i zwiększać, ponieważ dołącza do nich więcej zestalonej magmy. Ostatecznie wszystko to tworzy duże kontynenty. Tak więc raz na galaktyczny rok, kiedy komety zaczynają uderzać w Ziemię, naprawdę zmieniają strukturę Ziemi i pomagają tworzyć nowe masy lądowe. Innym dowodem na to są złoża sferuli. Tak nazywamy maleńkie, okrągłe cząstki utworzone przez materiał wyrzucony podczas uderzeń. Kiedy im się przyjrzymy, również będą pasować do czasu cyklu. Złoża sferuli na naszych planetach uformowały się dokładnie wtedy, gdy Ziemia przecinała spiralne ramiona Drogi Mlecznej, a większość z nich uformowała się, gdy miała nieco ponad miliard lat. Istnieje wiele cykli, które wpływają na naszą planetę. Na przykład cykle Milankowicza. Te, które mówią nam, jak orbita i nachylenie Ziemi zmieniają się w czasie. Wpływa to na klimat naszej planety, ale ten nowy, 200-milionowy cykl to zupełnie inny poziom. Kiedyś wierzyliśmy, że kontynenty powstały tylko z powodu rzeczy, które dzieją się głęboko wewnątrz naszej planety. Ale teraz wygląda na to, że narodziły się i ukształtowały dzięki samej Drodze Mlecznej. Naukowcy chcą teraz zbadać te starożytne osady, aby sprawdzić, czy to rzeczywiście prawda. Jeśli tak jest, może to oznaczać, że zbliżamy się do jakiejś ogromnej aktywności geologicznej. Kontynenty mogą zacząć się ponownie kształtować lub nawet łączyć, tworząc nowy superkontynent. Te na naszej planecie wyglądają jak puzzle, które bardzo dobrze do siebie pasują, na przykład Ameryka Południowa i Afryka. I to nie jest przypadek. Wiele lat temu utworzyły one jeden superkontynent o nazwie Pangea. Pangea była kiedyś masą lądową pełną unikalnych stworzeń, takich jak żyrafowaty tanystrof, bezzębny lystrozaur i gadoptak drepanozaur. Ale Ziemia pod nami zawsze się porusza, unosząc się na magmie niczym warzywa pływające w supergorącej zupie. I w końcu Pangea się rozpadła. Nie był to jednak jedyny superkontynent w naszej historii. To łączenie się, a następnie rozpadanie zdarza się dość regularnie, jak w przypadku jakiegoś toksycznego związku. Zwykle dzieje się to co 200 do 600 milionów lat. Tak, wszystkie nasze obecne kontynenty pewnego dnia znów się połączą. Nazwiemy je Pangea Proxima, Pangea Ultima lub po prostu Amazja. Może ona powstać podczas następnego roku galaktycznego. Istnieje wiele teorii na temat tego, jak mogłoby do tego dojść. Afryka może połączyć się z Europą, a Australia może przesunąć się na północ w kierunku Azji. Życie na Pangei byłoby wyzwaniem. Ludzie prawdopodobnie mieliby ciemną skórę, włosy i oczy. Wszyscy trzymalibyśmy się w pobliżu równika i wzdłuż wybrzeży, ponieważ pogoda byłaby tam ładniejsza i spokojniejsza. Centrum byłoby przerażające, gorące i suche, wypełnione pustyniami. Pojawiłby się wspólny język i wspólne tradycje. Ogólnie rzecz biorąc, takie wydarzenie naprawdę zbliżyłoby nas do siebie. Jednak oznaczałoby to również, że jeśli ktoś zacznie walczyć, wszyscy mamy przechlapane. Ponadto potencjalne problemy zdrowotne mogłyby mieć wpływ na wszystkich na kontynencie. I lepiej, żeby tym razem nie było żadnych dużych asteroid, bo inaczej bylibyśmy zdecydowanie skazani na zagładę. To oczywiście ruch skorupy ziemskiej doprowadziłby do wielu kataklizmów. Ale może do tego czasu na Ziemi nie będą już żyć ludzie.